Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Dzieci, pora na bajkę. Zobaczmy. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata, a Ruzia była niemowlakiem. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś idzie na zakupy. Kajtuś idzie na zakupy. Pora wstawać, pada śnieg. Hurra! Chcę ulepić bałwana. Najpierw się ubierz. Gdzie są twoje swetry? A ja chcę założyć to. W szortach będziesz się trząsł z zimna jak bałwanek. Nie ma już płatków. Kupimy je, kiedy pójdziemy na zakupy. Potrzebujemy też jajek, bo robię tort niespodziankę. Tort niespodzianka? Tak! Kajtuś i Ruzia lubili torty niespodzianki, ale nigdy nie wiedzieli, co to będzie za niespodzianka. Kajtusiu, jedziemy do sklepu. Zakładaj płaszcz i buty. Ale mamo, chcę się bawić moim dinozaurem. Pobawisz się z nim potem. Chodź, czekamy na ciebie. Kajtuś lubił chodzić na zakupy, ale zawsze długo się ubierał, bo lubił się bawić. Kajtusiu, wsiadaj do samochodu. A ulepimy bałwana? No, tak. W zasadzie to tak. Hurra! Bałwan! Ale teraz musimy jechać. Mamo, ja chcę jechać tak jak Ruzia. Dobrze, ale pośpieszmy się, bo nie zdążymy ulepić bałwana. Ja chcę to! Kajtusiu, będzie tort niespodzianka, pamiętasz? Więc nie potrzebujemy ciasteczek, zgoda? A jaki będzie ten tort? Nie powiem, bo zepsuję niespodziankę. Kiedy będziemy przy kasie, ty popilnujesz Ruzię, a ja zajmę się zakupami. Kajtuś mógł myśleć tylko o ciasteczkach. Zapomniał, gdzie je widział i zanim się zorientował, był sam zgubiony i bardzo się bał. Mamo! Mamusiu! Gdzie jesteś? Mamo! Kajtusiu, co się stało? Odeszłaś! To ty odszedłeś. Cieszę się, że cię znalazłam. Wracajmy do domu. Kajtuś był zdenerwowany, ale i zadowolony, bo znowu był z mamą i Ruzią. Nie podobało mi się być zgubionym. Mnie też nie, kochanie. Więc dopilnujmy, żebyś nigdy się nie zgubił. A teraz zróbmy specjalny tort niespodziankę. Ale ja chciałem zrobić bałwana. I zrobimy bałwana. Tyle, że zrobimy go tutaj, w kuchni. Tort niespodzianka! Hurra! Kajtuś i Ruzia mieli rację. Zgadli, jaka będzie niespodzianka mamy. Mamo, zobacz, to naprawdę jest bałwan. Brrr, pewnie jest mu zimno. Dajmy mu szalik. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że dzieci, siadajcie i posłuchajcie o Kajtusiu. Nasz Kajtuś miał wtedy 3 lata.
opowieść ma tytuł Kajtuś w kąpieli. Nie! Kajtek, wanna czeka. Mówię serio, nie będziemy się bawić w chowanego. Kajtuś nie lubił się kąpać. Gdzie on jest? Ciekawe, gdzie mógł się ukryć. Gdzie jest Kajtuś? A kuku! Mam cię. Chodź ze mną, pora się umyć. Nie, mamo, nie chcę się kąpać. Za gorąca. Poczekaj. Ojej, mamo, teraz za zimna. Oho, dokąd to mój szkrawek biegnie? Chcę się teraz pobawić. Pobawisz się później. Najpierw się wykąpiesz. Musisz być czysty. Ja wcale nie chcę być czysty. Nie. Nie lubię się myć. Zrobimy pianę? Nie. Nie bój się, nic ci się nie stanie. Bąbelkami można się dobrze bawić. Machaj rączką. Widzisz, jaka to fajna zabawa? Nagle Kajtuś postanowił przynieść swoją kaczuszkę. Pamiętał, że zostawił ją w pokoju Ruzi. Ojej, znowu wyszedł. Kajtek, wracaj mi tu zaraz. Moja kaczuszka. Kaczka zrobi bąbelki, dużo bąbelków. Ogromnych bąbelków. Tatek może zrobi więcej. Kajtuś przekonał się, że w wannie też można wspaniale się bawić. Odkrył, jak się robi bąbelki. Hej, widzicie? Umiem robić tyle bąbelków! Hej, gdzie nasz Kajtuś? Tu jestem! To ja! Gdzie moja kaczuszka? Nie bój się, kaczuszko, zaraz cię uratuję! Kajtuś odkrył, że w wannie można się chlapać. O, wychodź, synku, mama cię wytrze. Jeszcze nie! Jeszcze chcę się bawić w wannie! To dobrze, bo jutro też będziesz się kąpał, obiecuję. Tak, ja i kaczuszka i zrobimy dużo piany. I w ten sposób Kajtuś polubił kąpiel. Jesteś już dużym chłopcem. Składałam już pranie i teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Och, nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz, tam mnie.
Może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań. O! Och! To niemożliwe. Masz mnóstwo ubrań. O raju, masz rację. Już wiem, pobawimy się w coś. W przebieranki. Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych. Dlaczego? Jestem za mały. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze. Dasz mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro, pokaż lustro. Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak? Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.